Cuda to niezwykłe zjawiska, które zdaniem wielu osób są dowodem, że chrześcijaństwo to prawdziwa religia i faktycznie istnieje świat naturalny. Biblia opisuje wiele cudów, jak ten, gdy Jezus zwiększa ilość jedzenia i picia, albo ten największy, gdy Jezus zmartwychwstaje i ożywa. Cuda to niezwykłe, rzadkie, ale i niezwykłe zjawiska. Ostatnio dość głośno było na przykład, gdy w czasie Światowych Dni Młodzieży pewna dziewczyna miała odzyskać wzrok. Wydarzenie to wywołało wiele emocji na świecie. Czy teraz będzie podobnie? Kto wie? Ksiądz parafii w San Diego w Stanach Zjednoczonych oświadczył, że wysłał tajemnicze nagranie do Watykanu, które zbada dziwny film. Co ciekawe, to nie ma być jedyne niezwykłe zjawisko, jakie ma miejsce w tym kościele. Otóż na przestrzeni lat mają dziać się tam naprawdę niezwykłe rzeczy. Pewna kobieta około rok temu miała zostać wyleczona z nowotworu. Specjaliści nie dawali jej szans na wyzdrowienie. Dopiero podczas mszy jej choroba miała się cofnąć i dziś jest w remisji. Specjaliści do dziś nie wiedzą, jaka jest przyczyna niezwykłego wyzdrowienia, ale ta kobieta jest pewna, że to kwestia modlitwy do Jezusa. Kobieta od dnia poznania diagnozy codziennie cierpliwie się modliła i w końcu w tym kościele miał wydarzyć się cud. Już na mszy kobieta czuła dziwne, niezwykłe gorąco w swoim ciele i czuła się niezwykle silnie i jakoś zdrowo. Gdy poszła do specjalisty, wszystko się wyjaśniło. Okazało się, że kobieta jest całkowicie zdrowa. To jednak nie jedyny przypadek dziwnych zjawisk w kościele. Otóż kilka lat temu zakonnica zauważyła, jak przedmioty zaczynają się unosić w powietrzu. Niestety zakonnica była sama w kościele i nie nagrała tego zjawiska. Ale jak świadczy ksiądz, kobieta naprawdę była w szoku i widać było, że nie zmyśla. Nagle po prostu wiele rzeczy uniosło się w powietrze. Trwało to kilka sekund, ale według słów zakonnicy ona miała wrażenie, że trwa wieczność. A to tylko jedno z dziwnych zjawisk, jakie dzieją się w tym kościele. Teraz wydarzyło się coś jeszcze. Otóż ksiądz chce, by Watykan zbadał niezwykłe zjawiska w kościele. Ma nawet dowód na potwierdzenie swoich słów, czyli nagranie figury, która w pewnej chwili wydaje się ożywać. Zdaniem księdza to tylko kolejne z wielu niezwykłych zjawisk, które dzieją się w tym kościele. Ksiądz zauważył, że ilość paranormalnych zjawisk zaczęła się zwiększać, od kiedy rozpoczął się konflikt w Ukrainie. Zdaniem księdza może być to znak, że wydarzenia w Ukrainie to jeden ze znaków końca świata, jakie są opisane w Biblii. Według księdza zbliża się apokalipsa, kiedy zmarli wrócą do życia. Wtedy też ziemia zostanie zniszczona, ale na jej miejsce powstanie nowa ziemia. To będzie inny świat, ale zanim się to stanie, wydarzy się jeszcze wiele mrocznych rzeczy, jak właśnie konflikt w Ukrainie. Ale takich znaków będzie więcej i wiele z nich już się dzieje, jak katastrofy naturalne czy nienawiść ludzi. Według księdza być może w tym kościele wydarzy się coś wyjątkowego, co zapowie apokalipsę. Ksiądz nie jest pewny co, ale uważa, że naukowcy z Watykanu być może poznają prawdę, gdy zbadają kościół. Ksiądz uważa, że być może na terenie tego kościoła w przeszłości działy się jakieś wyjątkowe ważne rzeczy. Może była tutaj jakaś postać związana z chrześcijaństwem. Może wydarzył się jakiś ważny cud. Ksiądz sam nie wie, ale uważa, że należy to zbadać, a samo nagranie według niego jest niepodważalnym dowodem, że kościół jest niezwykły.
Straszna prawda o serialu Hannah Montana wyszła po latach. Fani nie mogą w to uwierzyć. Link do filmiku na ten temat w opisie.